Dzieci, wyłączcie konsolę. Dobra. Musimy najpierw wyłączyć konsolę. Wyłączcie konsolę i zapraszam was do stolika. Słuchajcie, coś dla was mam. Chcecie zobaczyć, co to jest? Tak. Dobra, poczekajcie chwilkę i ja wam przyniosę. Na przeciwnych stronach. Ja jestem na przeciwnego strony. Jak ja powiedział tu ja. A ja tu. Rozciąłem sobie rękę tym pudełkiem. Co to jest? Umiem czytać. Ja. Czytaj. Tu przeczytaj. A tam się. Ku. Dło. Je. Du. Dde. Do. Pudło nie nudno. To jest dla was zestaw gier i zabaw. Gier i zabaw? Tak. A tematyka tego pudła, które dla was wybrałem, to dinozaury. Wow! Lubicie dinozaury? Wow! To jest wasze pudło. Zobaczcie, co tu jest napisane. O, już przeczytam. Dło. O. O. I Pauliny. Pudło Olka i Pauliny. To jest wasze pudło. I tu są różne rzeczy dla was do zabawy. Dzisiaj wybierzemy jedną. Dobrze. To znaczy, ja już miałem gdzieś wybraną. Chyba, że są w jakiś sposób... Aha, tu jest niby ten... Niby jest jakiś spis. Zaraz zobaczymy. Wielkie lodowe odkrycie. Wielkie lodowe... Szukamy dinozaurus gigantus. O! Znalazłam! Narodziny, grunt, to rodzinka. A w sumie to było na początku i to chciałem zrobić. O, i to nawet jest to. Zobaczcie. O! Wow! To dinozaury? Co jest potrzebne? Nożyczki. Nożyczki. Drugi masek. Gumka do maski, wstążka do przyżywienia, farby, pędzelek, pudło nienudne do wycięcia dwóch łap, karton, zielony duży karton na ogląd, pudla, luzem, szablon, łap. Dobra. A to są takie baski. Nie mam pojęcia, jak to działa, będziemy patrzeć. To są takie maski, wstążki, farbki, pędzelki. A to są takie pędzelki. I paseczki. I paseczki takie. Zobaczcie. Wow. Triceratops. Triceratops. To jest triceratops dla ciebie. To jest triceratops dla ciebie. A dla ciebie? A to jest dla dzieci. Tu jest łapa triceratopsa. Łapa. I tu jest łapa. I zaraz zobaczymy. Są gumki. Gumka. Pakiet wstążek. Zielone farby. Pędzelki. Czas. Uwaga! Przed wami niezwykła zabawa. Spróbujemy przenieść się w czasie i przekonać się na własnej skórze, jak to jest być wspaniałym dinozaurem. Sprawdzimy, jak to jest mieć wielkie łapy, dziwaczny pysk i czy wygodnie jest mieć długaśny, gruby ogon. Przygotuj się na prawdziwe wielkie wrażenia. By zabawa była jeszcze lepsza, postaraj się wymyślić, jakim chcesz być dinozaurem i nadaj sobie imię. Pamiętaj o końcówce Zaurus. Czyli jaki ty możesz być dinozaur? Możesz być na przykład Olkozaurus. A ty? Olkozaurus. Paulinkozaurus.
Kompletnie tego nie rozumiem. Drogie pudło, nie nudno. Nic nie rozumiemy z tej waszej instrukcji, kompletnie nic, bo nie jest to nazwane. Piszecie. Przyłóż szablon łap do kartonu, pudło nie nudno i urysuj na nim dwie łapy. Czy to jest szablon, to szablon należy, nie wiem, najpierw wyciąć, czy nie wiem. Czy karton to jest to? Macie na myśli samo pudło? Czy na myśli macie ten karton zielony, ale tu jest napisane, że ogony z tego? Czy to jest karton? To nie wygląda na karton, bo to jest jakieś foliowe i samoprzylepne. Co to jest karton? Co ja mam do czego przyłożyć? Tak to jest napisane, że ja nie wiem, co do czego przyłożyć. Nie mam zielonego pojęcia. Ty masz pojęcie? Nie. Czy zabawa polega na tym, że ja na początku zniszczę pudło i nie będę miał w czym trzymać reszty zabaw? Czy gdzieś coś mi umyka i karton jest gdzie indziej? Do kartonu pudło nie ma, ale on nie powinien być w tym. Powinien być w środku, a w środku żadnego innego nie ma. W środku nie ma, da. A miało być w środku. Nie, przepraszam, ale to jest słabe. To już jest na samym początku słabe, nie wiadomo co do czego. Bardzo, bardzo słabe. Bardzo, bardzo. Przyłóż szablon łap do kartonu. Gdzie jest karton? Czytamy. Nożyczki. No, mamy jakieś nożyczki, wiem, że gdzieś tam były nożyczki. Druki masek, co? Gumka do maski, jest. Wstążka do przyczepiania łap, jest. Farby są, pędzelek. Jest. Pudło nie nudno do wycięcia dwóch łap, karton. Jest. Czyli z tego wynika, że nam zniszczyć pudło. Zaczęliśmy zabawę od zniszczenia pudła. To nie jest ta zabawa. Kompletnie bez sensu. Moim zdaniem. Zabawa pudła. To no, nie zabawa. No, to nie zabawa pudła? Nie. No, tego, który rysuj na nim dwie łapy. Wytnij dwie łapy. Poproś jak wyrosły. W kartonie, na przykład sieciówką życzek. Na szczęście kartonu wcił nas do ta statek. Ja wam przyniosę kartony i zaraz wygrzebiemy się stąd nożyczki i zaczniecie od wycięcia łap. Kto wytnie łapę? Ja! Obaj wytniemy! Oboje wytniemy. To znaczy obaj. Czaję tych waszych opisów. Czy to jest wasz papier samoprzylepny? Bo on się wcale sam nie przylepia. Nic tu się nie da zrobić do tego ogona. Bez sensu. Słabe, kiepskie opisy i kiepskie sortowanie. Niestety. Kurusiu, to jest twój ogon na całą kartkę? Powiedz do kamery, tak? To jest ogon na całą kartkę. No to bierz nożyczki swoje i wycinę. Chyba nie, to musi być całość.
triceratopsy? Gdzie wasze ogony? O, jakie ogony macie, a gdzie wasze maski? A jak ryczą triceratopsy? Tak cicho? Myślałem, że triceratopsy tak głośno ryczą. O, ten był głośny. A ten jest cichy. No, jeszcze łapy wyschną, to będziemy łapy mieć, tak? Jak się podobała zabawa? Fajnie czy nie? Tak. Podoba wam się pudło, nie nudno? No, podoba się. Będziemy się bawić dalej, jutro? Mhm. Tak? Super, teraz możecie pobiegać sobie jako triceratopsy. Tak, to jest.